Dużo się dzieje nie tylko w Galenie, ale też przed Galeną. Jest ze mną oficer prasowy Michał Dyl, Państwowej Straży Pożarnej. Cześć. Witam serdecznie, witam wszystkich. W tym roku potężna akcja tutaj, taka wizerunkowa przed Galeną. Prezentujecie swój sprzęt, prezentujecie atrakcje. Powiedz, co się tutaj znalazło. No w końcu niesamowita 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na tą chwilę Państwowa Straż Pożarna z Ochotniczą Strażą Pożarną przybyliśmy tu dla mieszkańców zaprezentować im namiot, który jest zadymiony dymem bezpiecznym. Symulują pomieszczenie, które rzeczywiście jest zadymione. Pokazujemy, jak ciężko z takiego pomieszczenia wyjść, jak się ewakuować, jak tracimy orientację, gdzie się znajdujemy. Mamy również swoje samochody, które są otwarte dla mieszkańców. Każdy starszy i młodszy może wejść, zobaczyć, jakim sprzętem dysponujemy, zadać strażakom pytanie, jak pracujemy, ażeby wiedzieli po prostu, z czym mamy na co dzień do czynienia. Muszę cię o to zapytać, bo te wozy wyglądają jak totalnie nowe, wyglądają bardzo dobrze, są bardzo czyste, w bardzo dobrym stanie, no prawie jakby były nieużywane. Może tylko tak wyglądają, bo rzeczywiście staramy się dbać o to, żeby te samochody były czyste. Po każdej akcji, również ze względów naszych takich profilaktycznych, zawodowych, te samochody są czyszczone, dezynfekowane. Ale chodzi też o to, że ten sprzęt, którym dysponujecie, naprawdę no, pełen profesjonalizm. Ja oglądając to, czym dysponuje Państwowa Straż Pożarna i również Ochotnicza Straż Pożarna, no czuję się bezpieczniej. Bardzo dziękujemy. Jesteśmy, szczerze mówiąc, dla mieszkańców, staramy się robić wszystko, żeby się czuli bezpiecznie, żeby nasze miasto było bezpieczne, staramy się reagować na wszystkie zagrożenia i jak na razie dajemy sobie z tym świetnie radę, z pomocą również Ochotniczej Straży Pożarnej, które działają na naszym mieście. Powiedz mi tak na koniec, bo widać tam duże kolejki, dzieci po prostu uwielbiają to, dalej to jest taki mit, jak kiedyś Wojtek chciał zostać strażakiem, to teraz kolejne pokolenia też przychodzą i po takich akcjach mówią, mamo, tato, chciałbym być strażakiem? No proszę zapytać tych dzieci nawet, ale przecież każdy chce być tym strażakiem. Te najmłodsze go zapytamy, to każdy tym strażakiem chce być. Nam się udało niektórym, jesteśmy tymi strażakami, z czego się bardzo cieszymy, jesteśmy dumni. Natomiast jakby tak zapytać innych osób, no też mnie się wydaje, że ta Państwowa Straż Pożarna jest takim wizerunkiem, który ma duże zaufanie i rzeczywiście ludzie ufają strażakom, no i chcieliby być strażakami, ażeby pomagać innym. To w imieniu całego miasta dziękuję i przybijamy wielką pionę. Dziękuję bardzo, dziękuję. I bardzo dziękujemy za to właśnie granie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.